Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za oglądanie kanału, dziękuję za wsparcie, za dobre słowa. Dziś zobaczymy partię, którą grałem w 1987 roku. Moim przeciwnikiem był Zbigniew Bator, mistrz międzynarodowy, brat mistrza międzynarodowego. Pozdrawiam Was, przyjaciele. Uczyłem przez rok szachów Waszą wnuczkę cioteczną, także tu w Polsce, i od niej się dowiedziałem, że czasami grywacie z nią w szachy. Grałem białymi, partia grana była w Augustowie w 1987 roku. To nie był już turniej na gołej zoszce, to był turniej w ośrodku PTTK, który w tym czasie miał najbardziej ekskluzywne takie położenie nad samym jeziorem. Skoczek F3, pokoje dwuosobowe, ładne, z białymi, D5, G3, skoczek F6, goniec G2, C6, roszada, goniec F5 i spokojne D3. Wiem, że powinienem grać D4, ale przeciwnik wyglądał groźnie, tak patrzył na mnie łakomym okiem, podkręcał wąsa. H6, robimy dziurkę dla gońca, żeby poskoczek H5. Goniec się schował na H7. Skoczek BD2. E6 i teraz wieża E1. Biały mi tak grał Akopian, Waganian. Normalna gra. Dobrze, że szachiści też to grali. I tu się pospieszyłem. Zagrałem E4. Bicie, bicie. Gdyby tu czarne zbiły, zrobiłoby mi się przykro. Zrobiłoby mi się przykro i bym walczył o remi. Ale po E4 czarne zbiły raz i goniec wyszedł na out. Dalsza gra będzie polegała, żeby trzymać tego gońca w zamknięciu. Partia jest trochę nietypowa. Na białe, czarne pola. W tej chwili gramy w szachy. Hetman E2, tu. Hetman już tego piona nie daje. Skoczek nie wskoczy na D4, bo jest pion na C6, tak samo może stanąć. Roszadka i E5. Zdobywamy przewagę przestrzeni. Koniś E4 i koniś łakomym okiem patrzy tu, tu. Tu taki łakomy koniś. Skoczek A6. No nie bardzo miał gdzie iść. Tu bardzo dobrym ruchem było C4, ale nie chciałem, żeby koniec skakał na B4, więc najpierw profilaktyczny A3. Skoczek C5. Wymieniłem. Zagrałem C4. Skoczek B6, wieża D1. Wstępem wprowadziłem wieżę, bo jak wiemy, w pozycji najważniejsza jest linia D. Tu widzimy, że pion stoi na E5, trochę ścieśnia pozycję czarnych, a potem ten pion będzie miał decydujące znaczenie. Hetman C7. B3, no wzmacniamy, żeby hetman nie bronił. Skoczek jest trochę pasywny. Goniec białopolowy się rozegrał, ale tamten nie. Wieża FD8. Goniec B2. Walczymy sobie o linię D. Ja i Zbyszek sobie walczymy. Wieża D8. Ja próbuję zdwoić. Zbyszek mi nie daje. Opanowałem linię. Zbyszek mi nie daje. Część zawodników zgodziłaby się na remi, ale białe stoją troszeczkę wyżej. Mają parę gońców. I czarne mają parę gońców. Ktoś powie, że pion E5 jest słaby, że goniec jest pasywny, że gońce czarnych są lepsze, ale skoczek białych jest troszkę lepszy. Hetman D7. Skoczek D2. Powstała końcówka. Tak,
ta końcówka, no w zasadzie no jest końcówka, bo król zaraz wejdzie do gry, jeden, drugi. Wydaje się, że pion E5 jest słaby, że goniec czarnopolowy, pasywny, że tu piony ograniczają gońca. Białopolowy goniec czarnych pięknie strzela, ten stoi najlepiej jak może, koniś trochę nieszczęśliwie, ale goniec C2, niezrozumiałe posunięcie. Tu nie ma szans wygrać tego piona, podciągam króla. Goniec E7. Chyba czarne myślały, że białe same się wysypią, a białe centralizują króla. B4. O, taka ciekawostka. Goniec nie ma obiektu ataku. Kolejny pion na białym polu stoi. Król E8, skoczek E4. Z nadzieją, że czarne zbiją skoczka i białe będą miały legendarną parę gońców. No, wiadomo, że z parą gońców grałem szczególnie silnie, ale po skoczek B6 skoczek atakuje sprytnie tu. Chce sobie naskoczyć tu. Taki sprytny skoczek. Tu mam jeszcze takie? A nie wiedziałem. O tu. Więc musiałem konisia cofnąć. No to nic złego. Koniś wszedł, no to cofnąłem gońca. Goniec D4 było niezłe, ale najpierw cofnąłem gońca. Koniś nie bardzo ma grać, może się wrócić na B6. Król D7. Wydaje się, że pozycja jest idealnie równa, jednakowoż białe mają przewagę przestrzeni. Białe wykonują kluczowe posunięcie. Wymieniają białopolowego gońca. Czarne łaski nie robią. Nagle się okazuje, że koniś nie gra. Próba wyzwolenia. Można było grać przez C5, no ale to jak piony pójdą na czarne, to będzie gorzej. Z maluteńką przewagą białych tu pion A grozi pójść do przodu. Tam jakieś przełomy będą. No bym to wygrywał. Wygrywałbym. A5. O. I tu wszyscy myślą, że może zagram mieć. A tu nastąpiło C5. Bardzo ważne posunięcie. Kolejny pion staje na czarnym polu. I nagle się okazuje, że jak ten stanie tu, to goniec E7, silny, dwuskrzydłowy, nie będzie miał ruchu. Ten co prawda na razie specjalnie nie gra, ale mamy przewagę jakościową pionów na skrzydle królewskim. Pójdziemy naprzód, zrobimy jakiś przełom i on z zawinkla może strzelać nawet tu. Może na razie bicie B6. No pion C5 atakowany, nie ma sensu bić, bronimy go. I koniś jest na aucie. Tu zwracam uwagę, że goniec odbiera konisiowi pola. Koniś nie ma ruchu. Jedna figura stoi źle, cała partia teraz stoi źle. Druga figura stoi źle, król stoi pasywnie. Ale trzeba jeszcze przełamać. Tu nie pomagało H5 specjalnie, po H4. Białe by pchały piony i by się przełamywały. Goniec D8. Czarne wyczekują, mówią, no pokaż, jak to chcesz wygrywać. A mnie nie trzeba było specjalnie zachęcać. Idę wymusić pchnięcie pionka na B5. Nie można wybić, bo koń zginie. Bo król przyjdzie, po wybiciu pionka, król przyjdzie i zabierze konisia. Tak no. Niespodziewanie grozi wygranie konisia. Król D3, goniec C7. Król C4, król E7, król B3. Pozornie białe wymuszają postawienie pionka na białym polu, co jest korzystne przy czarnopolowych gońcach. To tak się wydaje, ale pionka
C6. Trudno jest bronić. Pionka C6 trudno jest bronić. Konik jest wyeliminowany z gry. Pionka B4 nie ma jak zaatakować. Bo okazuje się, że ten fantastyczny goniec ograniczony jest przez białe pionki. To jest... No to król zrobił swoje. Król wraca. H5. H3. Nie dajemy zablokować. Król F8. Król D3. No idziemy tu się przełamywać. Król G8. Tu ktoś powie, że można było przyjść konisiem na D6. Jakieś takie chołupce robić. G4 z wygraną. No może można było. Ale do wygranej daleka droga. A tu mamy wyczekujące ruchy. Goniec A1. Jak widzimy, koniś nie ma ruchów. Goniec może chodzić rotacyjnie po tych dwóch polach. A ten nie za dużo ma. Co teraz? Raz król F8 niespecjalnie pomagało, król H7. No idzie z tej strony bronić. Można było grać skoczek D6. Nie można bić, bo pion dochodzi. I pada pion C6 i to kończy. Można było. Skoczek G5. Nie, gdzie to jest to skoczek? Król H7, skoczek G5, szach. Król G6. F4. Król na F5 nie może podejść. Nie ma ruchu F6, bo leci pion i napadnięcie na gońca. H4. Próba przełamania. Ale my idziemy na białe. I teraz ten jedyny pion zginie. My go po prostu zabierzemy gońcem albo konisiem. I co mają grać czarne? Czarne poczuły, że są w strasznym cukcwanie. Straszny. A cukcwang to straszna rzecz. W zasadzie nie mają dobrego ruchu. Zrobiły kombinację. Goniec bije E5. Przyznam się, że nie widziałem tej kombinacji, ale pozycja jest tak dobra, że musi być dobra. I F6. Podwójne uderzenie, widełki pionkowe na dwie figury. Czarne odbijają figurę, ale białe mają przyjemny wybór. Mogą huknąć gońcem na przykład tu i zabrać piona H4. I pion ten H pójdzie. Albo mogą, tak jak w partii, odejść konisiem. To jest prostsze. Skasować jednego pionka. Pion H4 dalej jest na pożarcie. Jest szach i skoczek C6. Dwa piony. Nie, jeden pion. Jeden pion więcej, taki zaawansowany z królem i z pasywnym skoczkiem wiosny. Nie, czyli skoczek. Skoczek idzie do ataku. Nie wiadomo, gdzie on idzie, ale po króle 2 okazuje się, że nie bardzo ma gdzie chodzić. Dowcip polega na tym, że skoczek grozi przyjść na D4, zabrać piona. Białe nie muszą pchać piona, mogą... No więc proszę bardzo. Skoczek z A7 poszedł. Można i tak, no bo teraz kontroluje pole tiu i tiu. Król E7, skoczek B5, król D7 i skoczek D4. Najprostszy ruch, bo skoczek kontroluje to pole, a piony te. Król jest odcięty. Nerwowa reakcja, E5, spotyka się na król D3. Konisia nie można bić, bo końcówka pionkowa jest beznadziejna. Skoczek B2 i niespodziewanie dla wszystkich król C2. Końcówka pionkowa jest beznadziejna dla czarnych, a skoczek nie ma gdzie iść.
Na C4 już był. Jak pójdzie na A4, to tu. On poszedł na A4 i tak było. A jakby poszedł tu. Można by zagrać skoczek F5. I czarnym pozostaje płacz i lament. Zbyszek się poddał, uznał, że to wygram. Ocenił, że potrafię wygrać końcówkę skoczkową z przewagą dwóch pionków. Po partii był, no delikatnie mówiąc, nieszczęśliwy, bo stwierdził, że mógł wygrać, bo mógł wziąć tego pionka w debiucie. No zgoda. Prawda jest, że zrobiłem błąd, podstawiłem pionka. To ja zrobiłem błąd, to specjalnie. Także no, wygrywa się po błędach przeciwnika, ale potem, jak nie skorzystał, to partię grałem bardzo dobrze. Krok po kroku poprawiałem pozycję. Teraz się wydaje, że pozycja jest sucha, że nie ma żadnej gry. Linia D, obie strony wiedzą, co to linia D. A skoro obie strony wiedzą, więc nikt tej linii nie zdobywa, ciężkie figury. I powstaje taka nudna końcówka, której białe, krok po kroku, skoczek D2. Podciągnęły troszeczkę króla. Z powrotem. Skoczek. Źle stoi skoczek. Wydaje się, że czarne gońce są lepsze, więc jednego wymieniamy. Znowu się wydaje, że czarnopolowy goniec czarnych jest lepszy. Ale białe mają przewagę jakościowo, na dwóch skrzydłach mogą pchać piony. Trudno wskazać, którędy skoczek wejdzie do gry. Kluczową pozycję zajmuje pion C4, który kontroluje pole D5. Nie może się tam utwierdzić czarny skoczek. A białe planują wskoczyć konisiem na D6, ale wskoczyć w takim stosownym momencie, w takim, gdzie się będziemy musieli przedrzeć. Wskoczyć na D6 wtedy, tak jak tu widać, kiedy będziemy mieli pociągnięte pionki i będą groziły przełomy. Te pionki są niezaawansowane. A teraz gramy na wyłączenie z gry konisia. Król idzie wymusić posunięcie B5. Trzeba pchnąć na B5, bo inaczej pada koniś. Teraz pion C5 jest niezagrożony. Król idzie w drugą stronę. I czarny król tam idzie, tu goniec o szach. Tu w zasadzie trzeba powiedzieć, że czarne są w cukcwangu. Cukcwang to taka nieprzyjemna sytuacja, która jest smutna dla tej strony, która musi zrobić ruch. No bo co będzie, kiedy biały skoczek przyjdzie na pole D4? Kiedy cofnie się, o, wykona taki manewr. Kiedy pójdzie tu i tu i będzie patrzył tu. No niewesoło. Stąd czarne zagrały H4. Pierwszy pion idzie na czarne pole i na zatrocenie. Wszystkie białe pionki stały na czarnych polach. Proszę. I z uwagi na to, że grozi skoczek F3, przykładowo z zabraniem, i skoczek D4, czarne zrobiły kombinację. Może liczyły na bicie, ale tu bardzo sprytnie koniś przyszedł, stoi na kilku pionkach. Wziął jednego. Król odszedł technicznie. Nie puszcza konia na D1, bo ten koń z D1, to by chciał pójść tu. Tu by chciał, żeby ten pofrunął. Taki sprytny koniś. Koń się wrócił. Zabieramy drugiego piona, nic nie kombinujemy. Odcinamy króla. Tu niespodziewany ruch, nie dajemy zbić na E5, znowu niespodziewany ruch i czarne poddały się, ponieważ następuje wymuszone przejście do końcówki pionkowej. Te piony się bronią, król po prostu się wraca.
zabiera piona, a w ogóle jeszcze ten pion idzie. Bardzo mi się podoba, ładna, technicznie partia, a myślę, że ten jeden błąd w debiucie z podstawieniem pionka na e4 tylko w maleńkim stopniu obniża wartość tej arcy ciekawej partii. Dziękuję wszystkim za uwagę.